Witam kolegów hodowców. Chciałbym zaprezentować kilka gołąbków, po których oferuję młode jesienne. Są to specjalnie na jesień teraz podobierane pary, specjalnie poparowałem. Na początek z gołębi dalekodystansowych. Chciałem zaprezentować pierwszą parę. Samczyk wywodzi się z gołąbka od Piotrka Bakiery, z linii olimpijczyka szóstki jego. Ten gołąbek, którego mam w ręce, jako młody bardzo fajnie leciał, zdobył 3 lub 4 konkursy, nie pamiętam dokładnie, jako rocznik zrobił 5. W tym roku jego najfajniejszy wynik to pierwszy konkurs sekcji w oddziele, rejonie lotowym i w strefie okręgu z lotu maraton Minden 730 km. Jego matką jest samiczka z linii Mulemans, która też super latała w lotach gołębi młodych, bo z 3 lotach miała koeficjent około 40. Jego rodzeństwo bardzo dobrze mi lata w lotach gołębi młodych. Najlepszy dowód, że w tym roku jego brat zdobył 3 konkurs na oddział pierwszego lotu, który się już odbył. Tego gołąbka sparowałem z samiczką. Samiczką, która zdobyła także pierwszy konkurs z lotu Minden w tym roku. Także w sekcji, oddziele, rejonie oraz w okręgu, w strefie. Mamy dwie listy okręgowe, to w strefie naszej zdobyła pierwszy konkurs. Także to są sparowane dwa gołębie, które zdobyły po pierwszym konkursie z lotu maraton w tym roku. To jest pierwsza para. Druga para jest to samczyk z linii Prange od Johanna Schuli z Niemiec. Dość przyzwoicie leciał w lotach gołębi młodych. Zaliczył jako młody lot 450 km, jest to gołąb 3-letni. Jako roczny zrobił mi już kategorię C. Zrobił mi w konkursie loty maraton. I tak co roku jest wysyłany na loty maraton. W tym roku go trochę przyoszczędziłem, nie był posyłany na loty maraton. Bardzo ładnej budowy. Fajnie mi z gołąbki się z niego spisują. Jest parowany z samiczką, która w tym roku jest pierwszą lotniczką oddziału roczną. Zdobyła 7 konkursów. To jest ta samiczka. Wywodzi się ona z linii Arden, dlatego że ona się wywodzi z gołębi dalekodystansowych. Samczyk od Johanna robi mi loty dalekie i te długie. Sparowałem je razem, żeby młode nadawały się na loty maraton. Jest to para numer 2. Para numer 3. Jest to samczyk. Jego matką jest samiczka od Krzyśka Kawalera. Z jego gołębi. A Krzysiek Kawaler ma sporo gołębi dalekodystansowych. Jego ojcem jest najlepszy lotnik rejonu, który w jednym roku zdobył 13 konkursów od mojego taty. Wywodzi się z Grytów. Ten samczyk także robi mi loty długie, maratony, 500. Jest parowany z samiczką. Od Jacka Smorawskiego. A ta samiczka wywodzi się, z tego co pamiętam, w 50% z gołębi latawca, z jego gołębia, który w kategorii C miał bardzo dobry wynik. Jest to tam, w rodowodzie tam wpiszę, rodowody są do tych gołębi, wszystkiego nie pamiętam, ale z gołębi dalekodystansowych 50 lub 75% gołębi dalekodystansowych, a 25% linii Glenc, chyba w tym gołębiu jest, od Bogusława Glęca, tam Maćko Smolis. W rodowodzie jest wszystko zaprezentowane, także to druga, trzecia para
gołębie sparowane pod daleki dystans, też była w tym roku na maratonach, tak samo jak ten samczyk. Jest to trzecia para. Kolejna para. Także gołąbki sparowane pod daleki dystans, chociaż w tym roku ten samczyk jest w drużynie do kategorii B. Jest to brat samczyka wcześniej prezentowanego, także od taty po najlepszym lotniku rejonu, Mszanna, którego ojciec zrobił 13 konkursów. Jego matką była samiczka od Tadeusza Pałki, z jego 17-26. Ten samczyk jako młody zdobył mi już 5 konkursów. Jako roczniak 5 konkursów, wszystkie konkursy robi bardzo szybkie. W tym roku jest w kategorii B u mnie w drużynie. Też dobrze się spisywał, mimo ciężkiego sezonu i średnio udanego. Jest troszkę nerwowy. Bardzo ładny, duży samczyk. I sparowałem go z samiczką od Piotra Bakiery w gołębi dalekodystansowych. Samiczka ta w tym roku na 5 lotów okręgowych miała 5 zrobionych, 3 500, 2 maratony, bardzo ładnie siadała. No nie zrobiła ostatniego maratonu, bo była szansa na lotnika w okręgu, ale i tak bardzo dobry wynik wylatała, więc sparowałem ją z tym samczykiem, aby wyszły gołębie pod daleki dystans. Te gołąbki, które już teraz sparowałem i młode oferuję na jesień do sprzedaży, na wiosnę tak zostaną tak samo sparowane i to młode już będą dla mnie. Już teraz paruję, żeby na wiosnę mieć mniej kłopotów, to teraz już paruję na jesień, bo gołąbki fajnie się poparowały i w przyszłym roku młode z tych zestawień będą dla mnie. Także jest to para numer 4. Teraz jeszcze gołąbki na krótszy dystans. Tu jest samczyk, który bardzo dobrze mi robi loty szybkie, bardzo ładnej budowy. Jego syn był w tym roku już też drugi na oddział. Jest sparowany z samiczką, która była w zeszłym roku trzecią lotniczką oddziału. Lotniczką w sekcji, nie wiem, chyba tam puchar był. Nie pamiętam bardzo słowo, ale z oddziału jest za nią puchar. Zrobiła w zeszłym roku 9 konkursów. Także robiła mi maratony, ale głównie robi te szybkie loty. Wywodzi się po gołębi Pałki i Gabiana Czesława, którego mieliśmy super lotnika w kategorii B. Po nich jajka są przełożone pod inną parę. One jeszcze ganiają teraz. Nie mogły sobie miejsca znaleźć. Dlatego są. Ale się już parują. Pierwsze jajka miałem w jednym gołębniku, bo osobno je dałem, żeby je specjalnie sparować. Tam wniosły jajka, które przełożyłem pod roczniaki. No i teraz po prostu zajmują swoje właściwe miejsce. Kolejna para, jest to samczyk, roczniak, który w tym roku zrobił 7 konkursów, jako młody zrobił 4 konkursy, bardzo czołowe, szybki gołąbek, dość duży. Sparowałem go z samiczką, która w tym roku zrobiła mi 8 konkursów, także też z gołębi raczej na loty do 600 km. To jest samiczka, z którą jest sparowany, bardzo duża, pięknej budowy. Ona mi zrobiła właśnie w tym roku 8 konkursów. Bardzo fajnych, także nie zawodziła. Widać, że jest mocnej budowy, wygląda jak samiec troszeczkę. Bardzo ładna samica.
kolejna para. Jest to samczyk od Mariusza Bobowicza z Rzeszowa, z jego gołębia, który super leciał kategorię B. Dokładnie nie mam już dowodu rozpisanego, ale ważne, że ten gołąbek w tym roku zdobył 6 konkursów jako roczniak. Nie był na wszystkich lotach, wtedy jak był wkładany, to robił konkursy. Bardzo mnie wspomógł w typowanej serii. Świetnie się spisywał, ładnej budowy. Pięknie spięty, pierzy się teraz. Także bardzo fajny gołąb. Jestem bardzo z niego zadowolony. Jest to roczniak. Sparowany jest także z roczną samiczką. Jest sparowany z samiczką 577. Jest to samiczka z tej samej linii, bo dokładnie po siostrze tego gołąbka, który zdobył pierwszy konkurs lotu Minden, którego jako pierwszego prezentowałem na filmiku. Też bardzo ładnie się spisywała. Także jest to taki para na loty kategorii BC, a na maratonach też sobie powinny poradzić. Teraz para gołąbków szybkich. Jest to samczyk z linii Rudych Norberta Kołodzieja, skrzyżowany z linią, jak ich nazywam, Szaleńców. Jego ojciec był pierwszym lotnikiem w lotach gołębi młodych i robił bardzo szybkie konkursy, kilkakrotnie siadał mi w dziesiątce na oddział. Ten też robi czoło.